Ostatnio były puzzle, dzisiaj gry. W sumie też trochę puzzli. Puzzlowych gier. Pokażę Wam coś bardzo fajnego. To są takie puzzelki. Pokazałam je ostatnio. Taka w sumie puzzlogra. Układasz sobie zwierzaczki i do nich masz potem przyporządkowane jedzonko, które jedzą. To jest schaby. Chciałam Wam pokazać też bardzo fajne puzzle z firmy Janot. Jest to tu puzzle człowiek wewnątrz. Oczywiście szkielet świeci w ciemności, jest rewelacyjny. Tak, wszystkie puzzle mają metr wysokości. W zestawie mamy, tak, są trzy komplety. Dziewczynka, chłopczyk, to są puzzle... Tak, to są puzzle dwustronne. Szkieleton jest oddzielnym zestawem puzzli i układ narządów i nerwowy układ jest też oddzielnym zestawem puzzli. Czyli mamy raz, dwa, trzy ludziki metrowe. Bardzo fajne. Dodatkowo w każdym zestawie są we wszystkich językach karty. Po polsku, po angielsku, po francusku, po włosku, po niemiecku. Są karty przedstawiające części ciała, narządy, też układ nerwowy i opis każdej kości. Rewelacyjne są bardzo, bardzo, bardzo. Są niby od 5 lat, my robimy je od 3 z kawałkiem. Co Wam jeszcze chciałam pokazać? Puzelki Wam pokazywałam, to są 3, plus 4, plus 5, plus... Te są fajne, bo są z kolorowanką z drugiej strony. Oczywiście gra Twister. Obowiązkowo. Twister to jest gra. Tak. Tak, właśnie. Tam puzelki Masza z konkursu Egmont. Tak. Tu Zosia. A, z gier. Trefl. Krzesełka Mistakos Duos, też rewelacja, Anti-Monopoly, no wersja Monopoly, bo na razie jesteśmy beginners, początkujący. Właśnie, chciałam Wam pokazać jeszcze coś bardzo rewelacyjnego. Oczywiście też z firmy Janot. Udało się. Tu też jest człowiek. Człowiek, ale trochę w innym wydaniu, bo jest to tablica magnetyczna, taka duża. I mamy części ciała. Wygląda to następująco. Mamy w pudełeczku takie elementy. Mamy tablicę magnetyczną plus taki sobie patyczek do pokazywania. I sobie układamy jak chcemy. Możemy ułożyć cały szkielet, układ kostny, bądź chłopczyka, dziewczynkę, narządy wewnętrzne, układ nerwowy, układ mięśniowy. Cokolwiek sobie chcemy. Mamy po całym zestawie, czyli możemy ułożyć kompletnego ludzika danej kategorii. I wewnątrz mamy też we wszystkich językach karty opisujące poszczególne kości, narządy, mięśnie ciała i części ciała. Zarówno dziewczynka i chłopczyk. Bardzo fajny. To jest niby od 7 lat. My kupiłyśmy to, jak dziś mieliśmy 3 latka. Bardzo, bardzo fajne. Uważam, nie ma co czekać. Z gier. No to było Trefl Mistakos Duos. Bardzo fajna gra. Pizza. Pokażę tak troszeczkę. Pizza Man. Bardzo fajna gra. Mamy wewnątrz kucharza. Na jego ręce ustawiamy ciasto do pizzy. Ono jest bardzo czułe. Rzucamy kostką. Tak, pizzę. Rzucamy kostką. Co wyrzucimy, to układamy na pizzy. Gdy uda nam się ułożyć wszystkie składniki, to później odbieramy po jednym składniku. Tak, a przy czyim ruchu spadnie... Pizza, bądź wszystkie składniki, bądź jakiś składnik, ten oczywiście przegrywa. Bardzo fajna gra. I to by było na dzisiaj tyle. Do zobaczenia, kochani.